Hej kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z ciuszkami, z nowościami, które ostatnio wpadły w moje ręce. I w ogóle przed chwilą kręciłam na żywo transmisję na Snapchacie, jak się malowałam, także zapraszam Was tam, żebyście mogli być ze mną na bieżąco i właśnie trafiać na takie okazje, bo nie często się to zdarza, właściwie pierwszy raz coś takiego zrobiłam, ale fajnie mi się z Wami gawędziło, właściwie to ja gadałam, ale fajnie było złapać taki wspólny kontakt, wspólne tematy, także zapraszam Was tam bardzo serdecznie, tymczasem zabieramy się za ten odcinek. Słuchajcie, pokażę Wam tutaj kilka rzeczy ze sklepów, z którymi współpracuję, które udało mi się właśnie zamówić, jak i rzeczy, które sama sobie kupiłam. I pomyślałam, że zacznę od tego pudełka, które tutaj czeka na mnie już dłuższy czas. To jest paczuszka od sklepu, nie wiem jak to wymówić dokładnie tak naprawdę, czy Yellow Giraffe, czy Yellow Giraffe. W każdym razie napiszę Wam na dole, tutaj gdzieś Wam też wkleję. I zamówiłam sobie z tego sklepu koszulkę. Wstępnie miałam zamówić bluzę, ale jakoś tak zdecydowałam się na koszulkę. I słuchajcie, jak ta paczuszka do mnie przyszła, to po prostu zszokowana byłam z początku, że była tak przecudnie spakowana, więc postanowiłam, że nie będę jej tutaj za mocno ruszać i pozostawię ją w takim oryginalnym stanie. Zresztą na Snapchacie również o niej dużo mówiłam, jak i na Instagramie chyba, więc możecie tam właśnie śledzić moje jakieś tam poczynania z odzieżą i z kosmetykami. No i słuchajcie, tak była prześlicznie zapakowana w taki różowy papier, owinięty piękną wstążką. I nie żebym tutaj coś naciągała, tylko naprawdę spodobało mi się to, bo chyba ani razu mi się nie zdarzyło, żeby coś tak ładnie było zapakowanego. No i tutaj miałam jakieś różne takie ulotki, jakiś rabacik też. I co mnie w ogóle zaskoczyło, to słuchajcie, ten przecudny pomponik, który dostałam za darmo. O, mojemu pieskowi już tu się bardzo podoba, bo jemu się to już wcześniej podobało. Taki przecudny pomponik, o którym nie miałam pojęcia, że go dostanę. I ja już taki pomponik posiadam, tylko że biały i mniejszy, bo dostałam go od Sylwii, od koleżanki. Ale ten jest taki duży, też bardzo ładny i świetny kolor, bardzo nietypowy, chyba sama bym sobie takiego nie kupiła. No i pokażę Wam tylko tutaj jeszcze ulotkę, właśnie takie coś dostałam, myślałam, że to wyciągnęłam, tak to się prezentuje. I słuchajcie, bluzka jaką sobie zamówiłam, to jest coś innego niż co zawsze kupuję, bo to jest bluzka, słuchajcie, z myszką Miki. Tak ona wygląda, z myślą o lecie ją zamówiłam i ma na dole takie frędzelki, które mnie bardzo urzekły i ta myszka Miki jest tutaj od spodu, słuchajcie, namalowana, że tak powiem i byłam bardzo zaskoczona materiałem, który jest taki naprawdę przyjemny, nie jest taki cienki bardzo, taki czuć, że jest fajnie wykonany ten produkt. No i strasznie mi się spodobała, zamówiłam sobie ją, to jest rozmiar S, jest na mnie dobra, zresztą zobaczycie sobie to. Także tak ta bluzeczka wygląda, bardzo mi się spodobała, nie mam, słuchajcie, czegoś takiego. Wszystko jakieś takie poważne, a tutaj myślę, że mi się przyda coś innego. Także wszystkie linki jak zwykle do wszystkich ciuchów czy nazwy i tak dalej macie na dole w opisie. To by była ta paczuszka. Bardzo dziękuję oczywiście firmie za to, że ją otrzymałam. Kolejna rzecz, jaką udało mi się również od pewnego sklepu zamówić, to będzie już coś kobiecego, czyli bielizna. I tak się zastanawiałam, co sobie tutaj, słuchajcie, zamówić. Bo naprawdę bardzo porządnie i solidnie te produkty wyglądały w internecie. No więc skusiłam się, słuchajcie, na stanik. I jestem zszokowana, no naprawdę nie spodziewałam się, dlatego że ostatnio zamawiam dużo rzeczy z internetu, te rzeczy przychodzą lepsze lub gorsze, zresztą staram Wam się o tym mówić, tak samo jak z Shein na przykład dostałam, coś jest lepsze, coś jest za małe, coś jest lepiej wykonane, coś gorzej, a tutaj naprawdę nie spodziewałam się, myślałam, że przyjdzie mi taki po prostu jakiś zwyczajny staniczek, a on jest świetnie wykonany i ma super materiał. Słuchajcie, to jest takie cudeńko różowe, w takie serduszka, czegoś takiego również nie miałam. Bardzo mi się spodobał ten stanik, ponieważ tutaj z tyłu ma takie zapięcie na krzyż, ja Wam to gdzieś pokażę na przebitce, bo tutaj pewnie nie będziecie w stanie zauważyć. Elementy ma tutaj takie złote i bardzo mi się podoba ten materiał. Czujcie, że to jest solidna rzecz.
Fajny jest, taki przyjemny, fajnie się nosi, bo już jeden z nich nosiłam, bo słuchajcie, dostałam dwa. Miałam do tego sobie zamówić gatki i się pomyliłam i wcisnęłam link dwa razy stanika, więc mam dwa takie same. Także jeśli byście chcieli może odkupić jeden z nich, który mam z metką, to dajcie znać, ale jest przecudny, no zobaczcie, jest taki słodki. Ja teraz ostatnio mam same jakieś białe, czarne, czerwone i tak dalej, a tutaj coś innego. Myślę, że jest naprawdę warty polecenia, bo się świetnie nosi, przyjemnie, nie czuć go w ogóle i wszystko tak ładnie leży. To nie jest takie coś, że tu coś odstaje, tu coś swędzi, nic z tych rzeczy. Także super, tym bardziej to zapięcie z tyłu też jest takie, wiecie, bajeranckie. No i teraz słuchajcie, przeszłabym do rzeczy, które sama sobie kupiłam. Pierwsza rzecz, jaka tutaj taka duża jest na wieszaku, mimo że jest, słuchajcie, jak z gardła wyciągnięta, bo prasowałam ją, a znowu się pogniotła, jak to z koszulami. Jest to taka koszula, którą zakupiłam w Zarze na promocji za jedyne 40 zł. Jak ją zobaczyłam, to jakoś mi się tak bardzo spodobała. Inną też mierzyłam, ale ta z takim motywem, słuchajcie, rowerów. W ogóle nie wiem, co oni wymyślają na tę koszulę. Bardzo mi się spodobała, bo ona fajnie leży. Nie jest jakaś szeroka, jest fajnie dopasowana. I tak jak mówię, mierzyłam również inne, ale ta jakoś szczególnie zwróciła moją uwagę i jakoś fajnie leżała. Ja się lubię w koszulach, one zawsze mi się przydają. Czy to gdzieś na uczelnię, czy coś załatwić, czy nawet na co dzień. Jak najbardziej takie rzeczy lubię. I tamtym razem również zamówiłam. Kupiłam sobie spodnie w Zarze, też na promocji jakoś trafiłam. Zresztą teraz bardzo dużo jest promocji. Pójdziecie gdzieś do galerii, to jest po prostu wysiew tego wszystkiego. I kupiłam sobie, słuchajcie, takie świetne jeansiory, które są mega nietypowe, jak widzicie, bo się świecą. Ja kiedyś gdzieś widziałam takie spodnie u jakiejś blogerki i bardzo mi się spodobały, ale nie sądziłam, że takie spotkam. A tu proszę bardzo, Zara, sklep, który mam prawie że koło domu, można powiedzieć. I to jest rozmiar 36. Pierwszy raz w życiu, słuchajcie, byłam w szoku. Nie zmieściłam się w mniejszy. Jakoś sobie tu chyba ubzdurałam, że jestem naprawdę malutka, ale ja jestem szczupła. Mimo wszystko nie zmieściłam się w 34, a taki był, więc mam 36. Jest to pierwszy taki rozmiar, jaki mam w szafie, bo nie mam 36 żadnych spodni czy czegoś innego, leginsów i tak dalej. Wszystko raczej 34, a tu proszę. I za te spodnie, słuchajcie, zapłaciłam 70 zł, dokładnie 69. Tutaj jest jeszcze wcześniej takie karteczki ponaklejane, że kosztowały 159, a jeszcze wcześniej chyba było, bo ja tak lubię sobie sprawdzać, że kosztowały prawie 50 euro, 46 dokładnie. Także możecie sobie przeliczyć, 200 na bank kosztowały, więc się opłacało. I strasznie mi się spodobał, słuchajcie, ten taki motyw koloru takiego posrebrzanego, brokatu, sama nie wiem. Nie wygląda to tak nachalnie, dlatego że widziałam też inne, które były bardziej takie już konkretnie całe w tym brokacie, w tym srebrze, w tym srebrnym kolorze, ale właśnie już były takie za mocne, więc stwierdziłam, że takie sobie tutaj kupię. No i nie mają takich jakichś wielkich dziur, więc nawet teraz można nosić. Także dajcie znać, co o nich myślicie, bo jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. To by było na tyle, jeśli chodzi o Zarę. Przejdziemy teraz do Bershki. To będą właściwie już chyba dwie ostatnie rzeczy, jakie mam Wam do pokazania. Pierwsza rzecz to będzie taka bluzeczka, którą kupiłam również z promocji, bo teraz jest właśnie taka fest promocja, naprawdę bardzo tanio się opłaca, tanio można kupić i się opłaca. To jest taka bluzeczka, wygląda w ogóle jak do spania, tak mi się kojarzy, jakoś chyba kiedyś nawet taką podobną miałam. I ta bluzeczka kosztowała mnie jedynie 20 zł z 70. I powiem Wam, że wydaje mi się, że już wcześniej widziałam tę bluzkę w Bershce, ale jakoś szkoda mi było 70 zł na taką jakąś bluzeczkę, wiecie, taki skrawek materiału tak naprawdę. Może bym kupiła, ale jakoś, no nie wiem, dobrze, że poczekałam, może tak. No i ona jest fajna, bardzo fajna, mierzyłam, super wygląda, tylko że te ramionczka widzicie sami od razu, że one są bardzo długie. Zobaczcie, gdzie ja bym ją miała. O tu. No to nie za bardzo, tylko że ja mam w planie sobie po prostu tutaj te ramionczka odciąć, przyszyć i tak dalej, żeby ona na mnie dobrze leżała, bo tak wszerz i w ogóle jest dobra. To jest rozmiar XS najmniejszy z tymi ramionczkami, to nie wiem, co oni mają, ale zauważyłam, że już
często się tak zdarza, słuchajcie, jakoś często widuję takie bluzeczki, które te ramionczka mają strasznie długie i niestety nie można regulować właśnie długości ich. Niemniej jednak podobają mi się te ramionczka, bo są takie, wiecie, kobiece, takie drapieżne, seksowne, także super, cała bluzka mi się podoba. I jeszcze jedna rzecz, jaką kupiłam tego samego dnia, to są takie leginsiory. Ja, słuchajcie, widziałam już gdzieś te leginsy u kogoś, chyba u Carly Bible, tylko ona miała jasne i miała do tego bluzkę, ale jak zobaczyłam, że coś takiego jest, podobnego, bo bardzo mi się spodobały, one w ogóle wyglądają jak takie grube rajstopy, słuchajcie, no to powiedziałam, że kupię, tym bardziej, że słuchajcie, kolejne 20 chyba złotych, jeśli się nie mylę, 20 zł chyba z 70 tutaj jest, tak? Ja zawsze sprawdzam, słuchajcie, jeszcze tam pod spodem, co jest napisane, bo oni czasem oszukują, ale tutaj teraz nie sprawdzę. I to jest rozmiar S, bo XS-ka chyba byłaby już zupełnie maluśka, nawet na długość. Takie leginsy właśnie kupiłam w kolorze takim militarnym, takiej ciemnej zieleni i bardzo mi się podobają. Ciekawa jestem właśnie, z czym je tutaj, słuchajcie, wystylizuję, bo fajne są, takie inne jakieś. Podoba mi się w ogóle ta moda, która teraz wchodzi. Są takie coraz ciekawsze rzeczy. Kochani, no i to by było na tyle. Taki szybki haul zakupowy. Mam nadzieję, że coś tutaj może Wam się spodobało. Dajcie znać, co myślicie o tych produktach. Oczywiście właśnie linki wszystkie macie na dole, czy to do sklepów, czy do produktów bezpośrednio, czy też nazwy właśnie tych rzeczy. No i proszę Was o kciuki w górę, żebym wiedziała, że takie filmy lubicie. Oczywiście jeśli mi się znajdzie tutaj jakaś góra, sterta, ubrań nowych, to na pewno do Was z nimi przyjdę. Teraz się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za uwagę, miłego dnia, trzymajcie się, pa, pa!